W średnim i dłuższym okresie czasu dla państwa tej wielkości i rozwijającej się gospodarki, takiej jak gospodarka polska i polityki transportowej, którą udaje nam się nieźle realizować jako polskie firmy na wspólnym rynku Unii Europejskiej, taki port byłby potrzebny. W średnim i dłuższym okresie czasu, mówię tutaj o kilkunastu latach. Hub to jest funkcja. Wiadomo, że buduje się go dla hubowego przewoźnika. W międzyczasie trzeba pozwolić rosnąć dalej LOT-owi, bo LOT-owi do tej pory przy różnych turbulencjach udało się dojść do takiego mocnej, średniej pozycji europejskiej. I teraz trzeba się przez tą pozycję przebić. Są oczywiście ramy na tej drodze, bo chociażby utrata możliwości latania nad Rosją, nad Syberią, na Daleki Wschód, co dotyka nie tylko LOT, dotyka innych zachodnich przewoźników, na przykład Finnera, również, który musiał całą swoją politykę przedefiniować, a kiedyś z Helsinek latało się na Daleki Wschód najlepiej. Nie można w tej chwili latać nad Rosją. Więc to nie jest takie proste, żeby przewoźnik dalej mógł rósł. Oczywiście życzymy LOT-owi jak najlepiej. Do tego czasu trzeba pozwolić się temu przewoźnikowi, który ma być tam zlokalizowany, urosnąć. Potrzeba w związku z tym do dodatkowej przepustowości w centralnej Polsce na Mazowszu, którą można dla przewoźników Legacy wypracować na lotnisku Chopina nieco rozbudowanym, usprawnionym i dodatkową przepustowość low-costowo-charterową, głównie w Modlinie czy też możliwe dalej jednak oddalonym Radomiu czy Łodzi. Także w średnim okresie czasu bym powiedział, że taki port jest w Polsce potrzebny. Należy go budować etapowo, należy go budować bez żadnej gigantomanii, bez żadnej przesady. Należy go budować w sposób spokojny, nie śpieszyć się w sensie takim, że mamy jakieś terminy, które są nierealne i plany i wydatki do tych terminów dopasowujemy. Niestety też jest tak, że ja nie znam, a zajmuję się też, staram się zajmować naukowo ekonomiką transportu, niestety w Europie nie ma za bardzo przykładów dużych greenfield od początku, od podstaw budowanych portów lotniczych, jak to się mówi, on time and on budget. Wszystkie są przekroczone, jeśli chodzi o czas znacząco i wszystkie są przekroczone, jeśli chodzi o budżet, więc tu nie trzeba mówić tylko o BBI w Berlinie, ale wielu innych. Więc to jest, w przypadku CPK jest jeszcze jedna istotna rzecz, to znaczy musi być jako absolutna konieczność dociągnięte szybkie połączenie kolejowe i dociągnięta do przyszłego portu centralnego autostrada, 3-4-pasmowa, bo nie można zbudować miśla w środku niczego, tak? Więc w związku z tym trzeba skoordynować te inwestycje kolejowe, szczególnie na odcinku Warszawa-Łódź i potem te wychodzące koleje szybkich prędkości z Łodzi. W dalszym etapie być może część tych szprych, bo te szprychy są fajnie wyglądają, ciekawie wyglądają na mapie. Z tego case'u, takiego przypadku nie ma nigdzie na świecie przeniesienia dworca głównego kolejowego z centrum miasta stołecznego to czy pod lotnisko. To jest czyste teoretyczne założenie. Nigdzie na świecie praktycznie niesprawdzone. Więc w średnim okresie czasu uważam, że tak, w sposób rozsądny budowany, nie przeciwko komuś, tylko dokładając kolejne funkcje, ale najważniejsze trzeba w międzyczasie zadbać o siłę przewoźnika hubowego, czyli siłę lotu, żeby on tą masę krytyczną na nowym lotnisku wytworzyć. No i oczywiście, co brzmi z jednej strony gorzko, a z drugiej słodko, to jest oczywiście warunek, o którym minister Lasek niedawno otwarcie powiedział, czyli konieczność zamknięcia lotniska Chopina. To jest ta gorzka część, tak, bo jest blisko położona. Natomiast ta słodka część to jest oczywiście ponad 600 hektarów, myślę, że globalnego konkursu architektonicznego na stworzenie nowej dzielnicy w mieście stołecznym Warszawa, co będzie rzeczywiście wyzwaniem wspaniałym. I to jest ta pozytywna rzecz. Te dzisiaj tereny zajmowane przez lotnisko będą w przyszłości kiedyś prawdopodobnie nową, od podstaw zaprojektowaną wzorcowo dzielnicę.